Media są dziś stronnicze, sensacyjne i płytkie. W układzie otwartym staram się analizować rzeczywistość w sposób pogłębiony i ponad podziałami. Jeżeli zależy Wam na istnieniu i niezależności tego programu, wspierajcie go na patronite.pl. Środki ze zbiórki przeznaczam na rozwój układu otwartego. Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Izraelu, w którym właśnie rozpadł się gabinet wojenny, a jednocześnie poprzedniego dnia wojska Izraela odbiły 4 zakładników, ale też zabili wielu Palestyńczyków. Dzisiaj o tym w Układzie Otwartym. Za chwilę łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Jarosław Kociszewski, Nowa Europa Wschodnia. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. Zacznijmy od rozpadu gabinetu wojennego. Co właściwie się stało i dlaczego Ben Gantz ogłosił, że odchodzi z tego rządu czy z tego gabinetu? Benny Gantz wstąpił do gabinetu wojennego zaraz po 7 października 2023 roku, a więc po ataku Hamasu na Izrael, po to, żeby, jak sam twierdził, ustabilizować sytuację bezpieczeństwa. To znaczy, to jest centroprawicowy polityk, w tej chwili chyba najbardziej wpływowy, patrząc na sondaże, przedstawiciel opozycji, równocześnie były dowódca izraelskiej armii, zdecydowanie fachowiec od bezpieczeństwa i prowadzenia wojen. Razem z nim do rządu gabinetu wojennego wszedł również dwugwiazdkowy generał rezerwy Gadi Eisenkot. I ci byli generałowie, politycy usiłowali wpływać na sposób prowadzenia wojny, tak jak oni to rozumieją. Czyli starali się przede wszystkim kierować polityką tak, czy wpływać na politykę tak, żeby armia wiedziała, co ma robić, żeby gdzieś doprowadzić do zakończenia tej wojny. A 3 tygodnie temu Gantz postawił ultimatum Netanyahu, mówiąc, że 8 czerwca opuści gabinet, jeżeli Netanyahu nie wypracuje, nie przedstawi strategii zakończenia wojny. To jest jeden z podstawowych w tej chwili zarzutów wobec Netanyahu, że przeciąga wojnę z przyczyn politycznych. To samo swoją drogą prezydent Biden niedawno powiedział, po czym się następnego dnia nieco wycofywał, ale to jest bardzo głośna krytyka w Izraelu, gdzie wskazuje się na to, że armia nie wie, do czego ma dążyć, tak? To znaczy cywilna kontrola nad wojskiem w ogóle polega na tym, że politycy wyznaczają kierunek, wyznaczają cel, czyli cywile, natomiast wojskowi, fachowcy, generałowie, znając ten cel, dobierają narzędzia po to, żeby go osiągnąć. Tutaj krytycy Netanyahu podkreślają, że premier zwleka od miesięcy. Nie wiadomo, na czym ma polegać tak zwany endgame, czyli do czego Izraelczycy dążą, do pełnej okupacji Gazy, do wysiedlenia wszystkich Palestyńczyków, do stworzenia strefy buforowej, do utrzymania Hamasu przy władzy. Pełne spektrum, nie wiadomo dokładnie, co armia ma zrobić. I teraz akurat 8 czerwca, wtedy, kiedy minęło ultimatum, Gantz zamierzał wieczorem ogłosić swoją ostateczną decyzję. Tego dnia izraelscy specjalsi uwolnili 4 zakładników, w związku z tym tutaj euforia, radość, kiepski moment na trudne ruchy polityczne. Następnego dnia rzeczywiście Gantz poinformował o swojej decyzji, wychodzi z gabinetu wojennego, również
zrezygnował z niego Gady Eisenkot, z tym, że to wcale nie oznacza zakończenia rządów Netanyahu. Ale to czy to oznacza, że jest duża część opinii publicznej, która oskarża dzisiaj Netanyahu, że on przeciąga tę wojnę i brutalizuje ją po to, żeby utrzymać się przy władzy i po to, żeby nie rozpoczął się jego proces? Taki zarzut dzisiaj jest mu powszechnie stawiany? Ja nie wiem, czy brutalizacja jest tutaj zarzutem, natomiast tak, zdecydowanie wygląda na to, że większość Izraelczyków nie chce, żeby Netanyahu był premierem. To znaczy ostatnie sondaże pokazują... Ale czy również nie chce, żeby większość Izraelczyków uważa, że ta wojna idzie za daleko i że powinna zostać zakończona i że są do tego warunki? Niekoniecznie uważają, że wojna idzie za daleko, co nie idzie nigdzie. I duża część Izraelczyków w tej chwili uważa, że należy przede wszystkim skupić się na uwolnieniu zakładników, a więc zawrzeć porozumienie z Hamasem nawet kosztem wstrzymania działań wojennych, zanim Hamas zostanie rozbity, i dopiero wtedy zastanowić się, co dalej. Może dogadywać się z Hamasem, wprowadzać rozwiązania międzynarodowe, może wznowić wojnę za czas jakiś, ale w tej chwili Izraelczycy przede wszystkim chcą, przynajmniej ci od centrum w lewo, żeby wojnę w jakiś sposób zawiesić, zawrzeć, w zasadzie za wszelką cenę, zawrzeć porozumienie z Hamasem. Ale czy do tych krytyków docierają te argumenty, które padają na Zachodzie, również nie tylko od takich tradycyjnych przeciwników Izraela, tak, ale od tych państw, które zwykle bądź wspierały, bądź były życzliwie neutralne wobec Izraela, znaczy te wszystkie oskarżenia o sposób prowadzenia wojny w Gazie. To jest najmniej istotne w tym wypadku z perspektywy izraelskiej. To znaczy... Izraelczycy, oczywiście są tacy, którzy uważają, że jest to zbyt brutalne i można by było inaczej, ale to jest margines. To znaczy Izraelczycy skupiają się na swoim bezpieczeństwie, na unikaniu własnych ofiar, czyli również wśród żołnierzy, i sposób prowadzenia wojny. Tak, pojawiają się głosy krytyki, nawet z armii, tak? Gdzie chociażby Departament Prawny armii zwraca uwagę, że grabieże czy znęcanie się nad jeńcami jest niezgodne z normami moralnymi armii i może pociągnąć za sobą konsekwencje, ale to nie jest klucz tej krytyki. Zdecydowanie punktem centralnym jest brak wizji uwolnienia zakładników i brak wizji zakończenia wojny. Izraelczycy, jak to strona w każdej wojnie, przede wszystkim patrzą jednak na to, by ich żołnierze nie ginęli. I teraz jeżeli ratowanie zakładników czy zachowanie przy życiu żołnierzy wymaga ogromnej liczby ofiar po stronie palestyńskiej, to Izraelczycy będą podkreślać, że no tak prowadzi się wojnę. To znaczy wojnę nie wygrywa się proporcjonalną walką, tylko wojnę wygrywa się doprowadzając do nieproporcjonalnej przewagi i wykorzystując nieproporcjonalną przewagę po to, żeby to ci drudzy zginęli, a nie nasi. Mhm. A jeszcze wracając do samego odejścia Gantza, jakie to będzie miało konsekwencje polityczne? Znaczy rozumiem, że to nie zmienia sytuacji, no bo dalej w Knesecie układ sił się nie zmienił, ale czy to realnie osłabia Netanyahu i czy może to doprowadzić prędzej czy później do jego upadku? To realnie osłabia Netanyahu, tak. To znaczy... Nie teraz, nie od razu, nie krótkoterminowo, dlatego że Gantz dołączył i tak do większościowej koalicji, tworząc tam zwaną szeroką koalicję. Jego wyjście oznacza, że Netanyahu znowu opierał się będzie na owej
skrajnie prawicowo-religijnej koalicji złożonej z 64 na 120 deputowanych, a więc ma większość. Natomiast to oznacza gwałtowne i dramatyczne przesunięcie w prawo. To znaczy natychmiast Itamar Ben-Gwir, absolutnie skrajnie prawicowy minister spraw wewnętrznych, zażądał wejścia do gabinetu wojennego, mimo tego, że jest to człowiek, który nie służył nigdy w armii, ponieważ dekady temu, kiedy był w wieku poborowym, armia odmówiła jego rekrutacji z uwagi na skrajne poglądy. Mhm. Także tacy ludzie teraz mogą zacząć mieć wpływ na to, jak ta wojna jest prowadzona. Z kolei opozycja stara się zjednoczyć, i to o to apeluje Gantz, żeby obalić rząd, przeforsować wotum nieufności. To nie będzie łatwe, bo wymaga dwóch rzeczy. Ale jak rzeczy. Przeforsować, kiedy nie mają większości w Knesecie? Otóż to właśnie. To znaczy jedną metodą byłoby przekonanie religijnej partii Szas. Jej lider Arie Deri szczerze nienawidzi Netanyahu. Zresztą bardzo duża część izraelskich polityków. I można teoretycznie byłoby go nakłonić do zmiany frontu, ale tu jest bardzo trudna sytuacja związana z poborem ultraortodoksów. To znaczy partie religijne zdecydowanie przeciwstawiają się powszechnemu poborowi ultraortodoksów. Natomiast a liberałowie chcieliby nie brać tylko liberałowie, wszystkich do wojska. Ale też właśnie centrowi politycy na czele z Gantzem, bo Gantza liberałem bym nie do końca nazywał, ale cała praktycznie opozycja domaga się tego poboru, więc trudno będzie Szas przekonać. Równocześnie drugą metodą byłoby wyłuskanie pojedynczych członków koalicji po to, by zmienili stronę. Takie rzeczy w Izraelu oczywiście się zdarzają, ale tutaj trzeba by było aż pięciu. Nie tylko w Izraelu takie rzeczy się zdarzają. Nie tylko w Izraelu. Znaczy to polityka, tak? Znaczy to na tym to polega też. Więc Gantz musiałby ich pewnie przekupić obietnicami na przyszłość. Pięciu pewnie będzie trudno. Więc na razie zobaczymy. Bardzo możliwe, że skutkiem tego znowu będą ogromne protesty społeczne, które z kolei mogą skłonić to właśnie tych niezdecydowanych, czy gdzieś jakiś rozłam w koalicji spowodować. No ale Netanyahu żył z tymi gigantycznymi protestami społecznymi, radził sobie jak był niezatapialny wcześniej, tak i teraz. Ale podsumowując, o to chodzi. O to chodzi. Proszę mnie, tylko jedna rzecz. Znaczy, Netanyahu jest po prostu najlepszym graczem na planszy. To znaczy, on potrzebuje tych kryzysów i on przegrał poprzednie protesty wokół, przegrał reformę sądownictwa, ale to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby mieć kryzysy, żeby na tych falach surfować, żeby móc rozgrywać przeciwieństwa i w ten sposób pozostawać u władzy. Więc to, że są kryzysy, wcale niekoniecznie mu przeszkadza. Słuchając opowieści o izraelskiej polityce, zawsze zastanawiam się, o którym kraju rozmawiamy. Czy rozmawiamy na pewno o Izraelu, czy o kraju, który znamy bardzo dobrze, bo te metody uprawiania gry politycznej, konflikty, poza oczywiście samą wojną, są bardzo, i emocje są bardzo podobne. Ale u nas to jest wersja light jednak. Nie, to oczywiście. Znaczy, w Izraelu wszystko jest plus. Jest brutalna i o ile na przykład wzburza nas bardzo śmierć żołnierza, na przykład na granicy, absolutna tragedia i to, że politycy pozwalają sobie politykę na tym budować, tak w Izraelu to wszystko jest na dużo większą skalę. Ta brutalność i bezwzględność polityki jest znacznie większa. I no, miejmy nadzieję, że nigdy do takiego poziomu bezwzględności, wyrachowania i cynizmu jednak nie dojdziemy. Starajmy się zachowywać, walczyć o nasze standardy. Które i tak nie są już wysokie. Ale dobrze, zostawmy politykę, znaczy podsumowując. Rząd Netanyahu został osłabiony, ten gabinet wojenny jest już pozbawiony tych polityków spoza koalicji, którzy dołączyli do niego
aby stabilizować sytuację w obliczu zagrożenia. Już nie ma praktycznie takiego ponadpartyjnego gabinetu, ale dalej ma większość i dalej istnieje, pewnie będzie mu trudniej, ale dalej będzie żył. Porozmawiajmy wobec tego o sytuacji wojennej i opowiedz o tym, jak doszło do uwolnienia tych zakładników, bo to dosyć spektakularna, ale też bardzo brutalna akcja. Spektakularna. Izraelczycy po raz pierwszy od 8 miesięcy wyszli na ulicę świętować. To znaczy po raz pierwszy od wybuchu wojny, która jest w zasadzie już chyba najdłuższą wojną w historii Izraela w tej chwili, rzeczywiście odnieśli sukces, czy coś, co uznali za sukces, chociaż w sumie nie jest żadnym przełomem, bo uratowano 4 żywych zakładników, natomiast w rękach Hamasu pozostaje nadal 70-80 żywych zakładników i zwłoki kilkudziesięciu dalszych. Natomiast wygląda na to, że Shin Bet, Służba Bezpieczeństwa, wywiad znalazł miejsce przetrzymywania 4 zakładników w obozie uchodźców w mieście Nuserat w centralnej części Strefy Gazy. W akcji przede wszystkim wzięła udział specjalna jednostka policji, Yamam. Wiele wskazuje na to, że w pierwszym ataku uczestniczyli funkcjonariusze w cywilu, czyli kobiety i mężczyźni w ubraniach cywilnych, udający Arabów, którzy wmieszali się w tłum. Wjechała też ciężarówka, pod jednym z balkonów stanęła, z niej wysunięto drabiny i po drabinach specjalnie się weszli do budynku. W dwóch miejscach, 2 mieszkania zaatakowano. W jednym była przetrzymywana zakładniczka Noa Argaban, zresztą przez rodzinę dziennikarza, między innymi korespondenta czy fotografa telewizji Al Jazeera. To swoją drogą też wiele mówi niestety o prasie w Strefie Gazy, to znaczy aktywny dziennikarz przetrzymywał zakładniczkę w swoim domu i w drugim budynku 3 zakładników było przetrzymywanych i w momencie, kiedy uwolniono tych zakładników, Izraelczycy zaczęli się wycofywać, wtedy zaczęło dochodzić do wymiany ognia, bo ile w pierwszym ataku rzeczywiście zabito wszystkich ludzi w tych mieszkaniach z użyciem pistoletów z tłumikami, czyli w miarę cicho, natomiast wybuchła wymiana ognia, zginął jeden z funkcjonariuszy, no i w tym momencie zaczęła się rzeź. To znaczy 98. Dywizja Spadochronowa Izraelska zaatakowała okolice, użyto 3 brygad, znaczy elementów 3 brygad, ogromne siły. Okolica została... Izraelskie lotnictwo zaczęło bombardować okolice po to, żeby odseparować obszar, gdzie byli Izraelczycy. Włączyła się artyleria, siły pancerne przebiły się w miejsce, gdzie ten Yamam, gdzie siły specjalne znajdowały się. Przeprowadzono eksfiltrację, jak to się ładnie nazywa, i rzeczywiście wygląda na to, że zginęło ponad 200 Palestyńczyków w tej operacji. To jest bardzo duża liczba. I rozumiem, że w dużej mierze cywili. Tego wszystkiego nie wiemy. To znaczy liczba 210, 270, 150... Tam nie ma, to jest jeden z problemów, dramatów tej wojny, że wiemy, że liczby ofiar są bardzo duże i bardzo bolesne i ginie również bardzo wielu cywilów, ale wszystkie informacje, które mamy, pochodzą od stron walczących. W związku z tym każda z nich manipuluje tymi informacjami. I teraz chociażby ten dziennikarz, który trzymał zakładników, no on jest cywilem czy nie? To znaczy, no, to nie są proste rozróżnienia. Tak, oczywiście, znaczy jest masa tragedii, giną kobiety, giną dzieci w tej sytuacji. I znowu kolejne pytanie, też kto ponosi za to odpowiedzialność? Czy nie przypadkiem jednak Hamas, który przetrzymuje zakładników
w miejscach, w mieszkaniach cywilnych, na terenie miejscowości, gdzie żyją masy ludzi. W związku z tym dosyć jest zrozumiałe, że armia izraelska ma za zadanie odbicie zakładników. Więc Hamas jest trochę tak postępuje jak Putin, tak? Które nie liczą się z ofiarami cywilnymi, własnymi ofiarami. Co więcej, wygląda na to, że Hamas wykorzystuje je w sposób absolutnie cyniczny i bezwzględny, bo im więcej ofiar wśród Palestyńczyków, im więcej ofiar kompletnie niewinnych, tym większa presja na Izrael. W związku z tym to tutaj trzeba to również mieć na uwadze. Więc po pierwsze, nie do końca wiemy, znaczy możemy ogólnie stwierdzić, że na pewno zginęło bardzo dużo ludzi. Na pewno wiemy, że bardzo wielu cywilów. Ale to wszystko są ogólniki, bo pewnie nigdy nie poznamy szczegółów, bo tam nie ma żadnych obserwatorów, nie ma strony żadnej niezależnej, a jak widzimy, prasie też nie można ufać. To znaczy, bo i tutaj Izraelczycy to w tej chwili wykorzystują w sposób jasny. Jak można ufać doniesieniom prasowym z wewnątrz Strefy Gazy, skoro pracujący tam dziennikarze są członkami organizacji terrorystycznej i przetrzymują zakładników. O czym my mówimy? Więc i oczywiście Izraelczycy z kolei będą obniżać liczbę ofiar wśród ludności cywilnej i mówić, że każdy, kto zginął, był terrorystą. W związku z tym to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, niejednoznaczne i teraz obraz całości jest, no właśnie, zagmatwany, natomiast oczywiście możemy powiedzieć, że tak, no, sukcesem izraelskim było uwolnienie zakładników. Co więcej, im szybciej zakładnicy zostaną uwolnieni, tym większa szansa na to, że ta wojna się zakończy, czyli do takich tragedii nie będzie dochodziło. A powiedz, jaki to może mieć wpływ na jakby postawę Izraela militarną, no bo jak wspomniałeś, były manifestacje radości na ulicach Izraela, no bo pierwszy taki sukces odbicia kogoś, tak, zrozumiały to, że czterech odbito, 200 zabito, w Izraelu rozumiem, liczy się ta pierwsza liczba, bo to ich przejmuje. Ale w związku z tym, jaki to może mieć wpływ na dalszy przebieg wojny, działań wojennych? Czy to wręcz może zachęcić dowódców i Netanjahu do zintensyfikowania takich działań? Czy na pewno będzie motywujące? Nie dla dowódców, bo to jest, armia jest absolutnie profesjonalna i oni wykonują takie działania, jakie muszą i jakie rozkazy otrzymają. Przynajmniej na poziomie dowodzenia i armii jako organizacji jest bardzo profesjonalna. To, że traci kontrolę nad poszczególnymi żołnierzami, którzy dokonują rzeczy strasznych i przesłanki dokonywania zbrodni wojennych są bardzo, bardzo poważne. Natomiast nie będzie miało to wpływu na plany wojenne. Na tyle, na ile armia rozumie, nie mając jasnego celu wyznaczonego przez polityków. Natomiast ja myślę, że Izraelczycy będą zmotywowani. To znaczy to wydarzenie dało im nadzieję na sukces, dało nadzieję na uwolnienie zakładników, czy to drogą militarną, czy dalej negocjując z Hamasem, bo te protesty nie znikły. I ta nadzieja pojawiła się w sytuacji, w której atmosfera w Izraelu stała się strasznie gęsta, strasznie ciężka. To znaczy po 8 miesiącach walk, po znowu już setkach ofiar w Strefie Gazy, bez wyraźnych sukcesów, morale w Izraelu naprawdę otrzymało bardzo poważne ciosy i podupadało. Ja z kilku źródeł słyszałem, że duch w Izraelu upada, jeżeli już nie upadł. Mhm. I brak było wyraźnej nadziei, która teraz przynajmniej na chwilę się pojawiła. Ponieważ nie wszyscy w Polsce śledzą
każdego dnia doniesienia wojenne. Spróbuj opisać, w jakim momencie tej wojny jesteśmy, gdzie i jaką część Gazy odbił Izrael, czego nie odbił, a potem porozmawiam jeszcze o Hezbollahu. Izraelczycy wkroczyli do Gazy pod koniec października ubiegłego roku, czyli 3 tygodnie po ataku Hamasu. Spacyfikowali, czy przeszli przez większość, ale nie całe terytorium. To znaczy nieco ponad 2/3 Gazy w jakiś sposób w którymś momencie było zajmowane przez Izrael. Natomiast Izrael nie okupuje Gazy jako całej. To znaczy w tej chwili Izraelczycy utrzymują dwie strefy, czy dwie linie. Jedna to jest tak zwany korytarz Netzarim, to jest taka linia, czy korytarz między granicą Izraela a Morzem Śródziemnym, nieco na południe od miasta Gaza, to dzieli strefę Gazy na dwie części i to dokładnie o to chodzi. To znaczy, żeby powstrzymać ruch zarówno cywilów, jak i przede wszystkim jednak Hamasu, ruch broni, odbudowę sił Hamasu w miejscach, które były już zniszczone, co się nie bardzo udaje. I drugim obszarem, który Izraelczycy zajmują i myślę, że będą chcieli zajmować nawet po zakończeniu tej wojny, jest tak zwana linia Filadelfii. To jest pas ziemi długości 14 kilometrów mniej więcej wzdłuż granicy z Egiptem i pod tą granicą biegną pewnie setki tuneli przemytniczych, dzięki którym nie tylko Hamas, ale w dużej mierze Hamas się zaopatrywał we wszystko, co potrzebował. I oprócz tego Izraelczycy prowadzą regularne operacje ofensywne, jeżeli zauważą, że gdzieś Hamas odbudowuje swoje siły. Czyli w ten sposób już 3-krotnie Izraelczycy na przykład atakowali dzielnicę Zejtun w mieście Gaza. Miały miejsce dwie bardzo duże bitwy o miasto i obóz uchodźców Dżabalia w północnej części strefy Gazy. I tak dalej. Czyli ta wojna trwa z dużo mniejszą intensywnością niż na przełomie roku, ale nie bardzo też widać jej koniec. To się przekłada na absolutną katastrofę humanitarną. To znaczy, znowu, liczba ofiar jest trudna do oceny, to znaczy mówi się o ponad 30-36 tysiącach zabitych, może już 80, może więcej tysiącach rannych, ale znowu, to są informacje, które pochodzą od Ministerstwa Zdrowia w strefie Gazy, a więc od Hamasu. ONZ wiemy, że w międzyczasie bardzo znacząco zredukowała liczbę ofiar, bo okazało się, że zidentyfikować można ich dużo, dużo mniej niż Hamas pokazuje, więc ja bym nie przywiązywał się do samych liczb, zwłaszcza, że Izraelczycy podają je również inne proporcje, wskazują brak logiki w podawaniu, w raportowaniu tych liczb, więc wiemy na pewno, że zginęło. A ilu zginęło Izraelczyków? Co podają Izraelczycy? To wiemy pewnie bardzo dokładnie, ponieważ armia izraelska regularnie tę liczbę podaje. Od początku wojny zginęło prawie 650 żołnierzy, natomiast od rozpoczęcia wojny w Gazie niespełna 300. To są zupełnie nie, proporcje są zupełnie inne niż w Gazie. Izraelczycy twierdzą, że zabili pewnie już około 10 tysięcy członków Hamasu. Czy to prawda, czy nie, nie możemy tego zweryfikować. Natomiast Hamas również bardzo sprawnie swoje siły odbudowuje. I to widzieliśmy w Dżabali, gdzie w styczniu Izraelczycy Dżabalię zdobyli, mówili, że rozbili 3 bataliony Hamasu, które tam były. No i teraz w maju znowu walczyli z 3 batalionami Hamasu w Dżabali. I znowu nie zajęli tym razem całego miasta. Wycofali się przed końcem. Więc to jest wojna, niewiele wskazuje na to, żeby w najbliższych miesiącach się zakończyła. Izraelczycy mają nadzieję, że przecięcie tuneli pod linią Filadelfii na tyle osłabi Hamas, że przestanie móc odbudowywać swoje siły, ale z kolei są eksperci, chociażby także w Stanach Zjednoczonych, którzy zwracają uwagę na to, że Hamas
nie ponosi tak wielkich strat, jak Izraelczycy by sądzili. Co więcej, sposób prowadzenia wojny powoduje, że Hamas nie ma najmniejszego problemu z rekrutacją nowych chętnych do walki. W związku z tym możliwe, że Hamas stracił powiedzmy 1/3 swoich sił sprzed 8 miesięcy, ale to wcale nie znaczy, że ma znacznie mniej obecnie ludzi gotowych do walki niż wtedy, bo tysiące ludzi się zgłaszają. Mm-hmm. Rozumiem, że na razie szans na jakiekolwiek porozumienie pokojowe mimo nacisków z bardzo wielu stron nie ma. A to ja tutaj jeszcze jedną rzecz wyjaśnię. Nie ma nacisków na porozumienie pokojowe. Nie ma żadnych rozmów pokojowych. To znaczy, to jest taka formuła, która rzeczywiście w mediach krąży, że rozmowy pokojowe między Izraelem a Hamasem, nic takiego nie ma. Nie, że są naciski na to, żeby je przeprowadzić, ale... Nie ma. Nikt nie naciska, jakby to jest kompletnie nierealne, nikt nie mówi o żadnych porozumieniach pokojowych między Izraelem a Hamasem, mówi się wyłącznie o zawieszeniu broni. Okay. A więc o parametrach ciągu dalszego wojny, ewentualnie zaprzestaniu aktywnej fazy wojny, natomiast nie ma żadnej mowy o niczym, co miałoby związek z jakimkolwiek pokojem. Znaczy to w ogóle nie jest ani realistyczne, nikt o tym nie wspomina, znaczy to jest jakieś takie werbalne zombie, coś, co pozostało po procesie pokojowym sprzed 30 lat, procesie pokojowym, który od ponad 20 lat jest kompletnie martwy, natomiast jeszcze gdzieś tam takie przekonanie, że skoro Izraelczycy i Palestyńczycy rozmawiają, to na pewno jest to rozmawiają o pokoju. Nie. Znaczy strony w tej chwili, Hamas dąży do zniszczenia Izraela, Izrael dąży do zniszczenia Hamasu, to są zadeklarowane cele i teraz strony nie rezygnują z tych celów, natomiast wyłącznie rozmawiają nad tym, jak zmienić parametry sposobu prowadzenia tej wojny. Mhm. Tylko tyle. Na koniec opowiedz, co się dzieje na drugiej granicy Izraela, na granicy z Libanem. Gdyby nie wojna w Gazie, to byśmy mówili o wojnie na pograniczu libańskim. Znowu od 8 miesięcy bardzo poważna sytuacja. Po raz pierwszy w zasadzie historii Izrael utracił kontrolę nad północną częścią swojego terytorium. To znaczy mówi się nawet o tym, że w zasadzie Hezbollah, czyli proirańska szyicka milicja z Libanu, stworzyła strefę buforową w północnym Izraelu. To jest taki obszar, pas, około 10 kilometrów, z których Izraelczycy musieli ewakuować około 80 tysięcy ludzi, gdzie obszar ten jest regularnie atakowany rakietami rozmaitego rodzaju przez Hezbollah. Izraelczycy bombardują południowy Liban. Sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo poważna, chociaż progu wojny takiej pełnoskalowej w tej chwili nie przekracza. To znaczy w tej chwili wygląda na to, że nadal nikomu na tej wojnie nie zależy, chociaż Hezbollah w sumie ma spore sukcesy. To znaczy, co prawda zginęło ponad 300 członków Hezbollahu, w Izraelu zginęło powyżej 20 osób. Natomiast Hezbollah skutecznie wygląda na to, że po pierwsze niszczy instalacje rozpoznawcze izraelskie, oślepiając po części Izraelczyków, ale także zaczął dosyć skutecznie atakować żelazną kopułę, co jest czymś zupełnie nowym. To znaczy, o ile od paru tygodni Izraelczycy zwracali uwagę na to, że celem ataków rakietowych Hezbollahu było mapowanie żelaznej kopuły, znalezienie miejsc, gdzie te baterie są ustawione, tak w ostatnich dniach miały miejsce co najmniej dwa udane ataki na baterie żelaznej kopuły. I to nieistotne jest, że w jednym z nich prawdopodobnie wabik został zniszczony, czyli nie tyle wyrzutnia, co wyrzutnia ćwiczebna. Natomiast sam fakt, że Hezbollah jest w stanie wlecieć dronem, czy wlecieć rakietą nad baterię żelaznej kopuły, wybrać tam cel i go zaatakować, to jest czymś, co Izraelczyków bardzo, bardzo poważnie niepokoi. W Izraelu poważnie się rozważa atak na Liban, inwazję na Liban. Taka możliwość istnieje, zwłaszcza teraz po kolejnej
kolejne powołaniu 50 tysięcy rezerwistów. W Izraelu w zasadzie dylematem nie jest to, czy zaatakować Liban i Hezbollah, tylko czy zrobić to teraz, czy może jednak uspokoić sytuację w strefie Gazy, przygotować się do wojny w Libanie i za rok czy dwa wywołać tę wojnę ponownie. Także wiele wskazuje na to z perspektywy izraelskiej, że ta wojna będzie nieunikniona, chyba że coś się bardzo, bardzo znaczącego w izraelskiej polityce wydarzy. Czyli jakaś istotna zmiana, która spowoduje, że no właśnie pojawią się jakieś rozmowy, pojawi się zmiana zasadnicza sytuacji w regionie, ale no, nic w tej chwili na to nie wskazuje. Na pewno nie przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, a co będzie po tych wyborach, to tego nie wiemy. Nie wiemy. To prawda, ale może być, ponieważ Donald Trump może mieć duży wpływ na zachowanie Benjamina Netanyahu i może chcieć pokazać, że osiąga jakiś sukces gdzieś szybki, jeśli wygra wybory, oczywiście mówię o tym scenariuszu, to może mieć jakiś wpływ, ale jaki kompletnie znaczy, nie wiem. Donald Trump jest fantastycznie, potrafi mówić kompletnie wszystko w zależności od tego, co, z kim rozmawia, więc słyszeliśmy jego zapowiedzi poparcia Izraela w wojnie, ale też zapowiedzi i czy też krytykę tej samej wojny, więc no. Tak, rzeczywiście jak to się z perspektywy amerykańskiej dalej ma rozwinąć, konia z rzędem temu, kto wie. Czyli mamy tak naprawdę dwie wojny w Izraelu i żadna z nich nie wygląda na to, by mogła się szybko zakończyć. I to jest problemem. To znaczy izraelscy specjaliści od bezpieczeństwa, byli wojskowi, podkreślają, że Izrael nie może prowadzić tylu wojen równocześnie. Bo jeszcze do tego dochodzi sytuacja na zachodnim brzegu Jordanu, gdzie również jest ogromne napięcie, giną ludzie. Izraelska armia prowadzi regularne operacje przeciwko palestyńskim milicjom czy organizacjom terrorystycznym, które tam działają. Do tego wszystkiego tam działają ekstremiści, terroryści żydowscy, którzy z kolei atakują miejscowości palestyńskie, więc to jest kolejny front. I eksperci izraelscy podkreślają, że Izrael mimo swojego wizerunku lokalnego mocarstwa nie jest w stanie samodzielnie prowadzić więcej niż jednej wojny równocześnie. Nie są to Stany Zjednoczone. Więc które też podkreślają, których też na ten temat toczy się duża debata, że nie mogą toczyć dwóch wojen równocześnie. Jarku, bardzo ci dziękuję. Jarosław Kociszewski, Nowa Europa Wschodnia, opowiadał o sytuacji w Izraelu. Dzięki serdeczne. Bardzo dziękuję i jeszcze przy okazji chętnie zaproszę do odwiedzenia magazynu. Wydaliśmy trzeci numer kompletnie bezpłatnego magazynu. Nowa Europa Wschodnia wydała magazyn nev.org.pl, podzielony, poświęcony polaryzacji, między innymi sytuacji na Bliskim Wschodzie. Także ciebie i widzów bardzo serdecznie zapraszam. Dzięki, ja też zachęcam do czytania Nowej Europy Wschodniej. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję państwu. To wszystko taki jest układ otwarty, w sposób pogłębiony próbuję analizować rzeczywistość i bezstronny, co chyba dzisiaj niezbyt często w polskich mediach. Jeśli uważacie, że warto, wspierajcie taki rodzaj opowiadania o świecie, wspierajcie niezależny program za pośrednictwem patronite.pl. Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia.